W lipcu 2013 bodajże miałem pomysł w głowie, żeby taki turniej stworzyć w Krośnie, bo jeździliśmy po kraju, graliśmy, ale u nas takiego czegoś nie ma. I no, namówiłem pana Pawła Malinowskiego, mecenasa sportu, to wiadomo, że to chodzi też o budżet. I zgodził się tej pasji pomóc. Organizacja, działanie. Ludzie nie dowierzali, no bo to takie drużyny, Wisła, Krakowia, gdzieś tam, nie wiem, no, Śląsk, Wrocław. Ale udało się ściągnąć większość tych drużyn, które chcieliśmy. W turnieju się udało, poszło to świat, na mapie futbolowej się pokazaliśmy z dobrej strony. Benjaminek wcześniej też nieźle tam sobie radził na boiskach, to też było trochę łatwiej. No i zrobiliśmy super turniej. Wszystkie drużyny nawet do dzisiaj wspominają. W tym roku druga edycja, również fajne zespoły. No, Legii się nie udało ściągnąć i Lecha Poznań z pewnych względów, ale uważam, że Jagiellonia, Widzew Łódź to jest chyba to najlepsze drużyny w Polsce. Dodatkowo Wisła Kraków, Sandecja, AS Progres, Korona Kielce, Śląsk Wrocław, Korona ubiegłoroczny triumfator. To są ekipy marzenia. Nasz Benjaminek skromny, ale sobie radzi, walczy, nie poddaje się, też fajny zespół i mamy szansę się spotkać z takimi zespołami. Także organizacja, mówię, no, trochę gdzieś tam trwa, ileś tam miesięcy, żeby to wszystko zrobić tak jak trzeba, jak tu Państwo widzą, ale warto. Dzisiaj to tam był Dariusz Dudek, miał być Jurek Dudek, ale musiał polecieć na losowanie Ligi Europejskiej, dlatego zastąpił go jego brat Dariusz. Przywożąc piłkę z autografami obu braci. Fajny człowiek, super. Będzie koordynatorem AS Progres, całym dyrektorem sportowym i już nas zaprosił do siebie na tą bazę, żeby zagrać mecze Benjaminek Progres. Super facet. Kazimierz Greń, no to wiadomo, członek Polskiego Związku Piłki Nożnej, szef Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, też charyzmatyczna postać futbolu i fajny człowiek. Także on będzie, pan Kazimierz z nami i będzie również, o, bardzo ważna postać, bo bym zapomniał, pan Andrzej Iwan. Bardzo ciekawa osobowość, znany piłkarz, świetny piłkarz, życie różnie się toczy, książka Spalony zrobiła na mnie wrażenie, nie wiem jak na Państwa kto czytał, a on będzie w Krośnie, będzie wręczał nagrody. Pan Andrzej Iwan, pan Kazimierz Greń, myślę, że... Ile w sumie osób, młodych zawodników startuje? 8 drużyn, gdzie jest no, prawie ponad 120 dzieciaków dzisiaj to gra, jutro. Czego im życzyć? Życzyć im trzeba tego, żeby mieli pasję, chęć, serce do gry, mieli fajnych trenerów, którzy pociągną to, dadzą takim zapalnikiem będą, żeby ten ogień tak ciągnąć dalej, żeby jak najdłużej byli tymi sportowcami i żeby ktoś kiedyś zagrał może w Ekstraklasie, czy tam w dobrym klubie, bo to każdy o tym marzy, być drugim Lewandowskim, Milikiem, Błaszczykowskim. W Polsce mamy talenty. Mają wzorców, nie? Mają wzorców, w Polsce mamy talenty, ta piłka się może odrodzi, no. Kurczę, to jest dla mnie najważniejsze. No. Pasja. Dziękuję.